Wybraliśmy trzy osoby, które narysowały najładniejsze prace. Będziecie Państwo mogli sobie je tam powiewają w oknach biblioteki. Ze wszystkich prac będzie wystawa zrobiona w bibliotece, także zapraszam serdecznie wszystkich rodziców, radnych, księdza proboszcza, zapraszam pana burmistrza, aby sobie zobaczyli, jak widzą naszą figurę dzieci. Nie przedłużając, poproszę tam z tej grupy dzieci, która się schroniła pod namiotem, trzy osoby i pana burmistrza, aby wręczył im nagrody. Poproszę Julię Łącką, Hannę Przybycień i Julię Szewczyk, a zaraz powiem wam, jakie miejsce, która z dziewcząt zajęła. Hanna Przybycień, Julia Łącka i Julia Szewczyk. Chodźcie dziewczyny do nas. Trzecia będzie Julia Łącka. Trzecie miejsce zajęła Julia Łącka. Drugie miejsce zajęła Hanna Przybycień. To jest taki upominek w postaci walizki pełnej flamastrów, farb, kredek i ołówek. Jakby pan burmistrz chciał, to wystarczy wziąć udział w jakimś konkursie i też można dostać. Już pokazuję. Jezus. Julka powiedziała Jezus. To chyba jest wyraz zachwytu. Jest to upominek od biblioteki, ale tam są też różne upominki też od pana burmistrza, od dyrektora GCK-u, także na bogato. Proszę uprzejmie. Julka, gratuluję jeszcze raz. Natomiast co do malowania, już tyle zmalowałem w moim życiu, że lepiej niech mnie pani nie zachęca do dalszych. Ja nie będę ustawać w wysiłkach, żeby jednak pan coś zmalował jeszcze. Julia Szewczyk zajęła pierwsze miejsce. Zapraszam cię, Julka. Drugie było. Hania. A, Hania! Hania drugie, Julia pierwsze. O tak, to są takie same. Hania jest druga, dostaje również walizeczkę i tam jakieś głośniki, pendrive'y, powerbanki. Pan burmistrz jednak ma ochotę wziąć udział w konkursie, bo zagląda, co jest w nagrodach. To są cukierki. Gratuluję ci serdecznie. I Julia. Druga Julia. Druga Julia, która jest pierwsza. Też. Najpiękniejsze miasto. Poszukaj, czy tam Radku jest. Jest. Na pierwszej stronie. Kłamie oczywiście. No i wazyleczka. Walizeczka, która się przydać może później też na to. Tak. Walizeczka jest drewniana, porządna, więc jak się flamastry skończą, można w niej nosić, nie wiem, jakieś papiery ważne. Dziękuję bardzo dziewczynom, dziękuję wszystkim dzieciom. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję panu burmistrzowi i oddaję głos do studia.